Dzisiaj na kanale O Domu zastanowimy się, czy warto kupić Thermomixa, czy może lepszym wyborem jest ponad dwa razy tańszy Lidlomix. Zapraszam do odcinka. No i to jest odcinek, na który wiele osób mogło czekać, bo jakiś czas temu udało mi się wywołać sporą dramę związaną z Thermomixem i ona zaczęła się na Twitterze, ale później to już o niej pisały nawet ogólnopolskie media, takie jak O2, więc jak mówiłem, to jest oczekiwany odcinek, więc zaczynamy. No jak widać, ja mam tutaj dwa te sprzęty. Jeden jest mój własny, czyli Thermomix, spłacam go w ratach, a Lidlomixa wypożyczyliśmy od sklepu Lidl. Oczywiście Lidl nie miał wglądu w ten materiał, tak samo jak nikt inny, więc tutaj po prostu porównamy, jak wypada urządzenie kosztujące około 6000 zł i takie kosztujące mniej niż 3000 zł. Różnice faktycznie są, ale z jednej strony są one duże, a z drugiej jednocześnie małe i stąd bierze się wiele kontrowersji, właśnie dlatego wiele osób nie wie, czy zapłacić więcej, czy mniej. Na początek warto w ogóle powiedzieć o tym, czym są takie roboty jak Thermomix czy Lidlomix, bo jeżeli się czyta opinie osób, które nigdy nie korzystały z takich sprzętów, to mówią: to jest taki garnek za kilka tysięcy złotych i on ma mieszanie i ma podgrzewanie. I powiem Wam, że ta definicja jest całkiem dobra, chociaż nie są ujęte w niej bardzo ważne szczegóły. Ale faktycznie, to jest taki programowalny garnek i możemy tutaj programować temperaturę, w jakiej ma następować gotowanie, grzanie. Możemy też wybierać prędkość obrotową. No i do tego możemy ustawiać czasy, przez jaki dany proces będzie się dział. No i tak naprawdę te trzy parametry starczą do tego, żeby przygotować zdecydowaną większość potraw. Więcej nie trzeba. A dlaczego to jest fajne? No bo to są inteligentne garnki. To są garnki podłączone do internetu. Więc tak naprawdę, kiedy odpalamy dany przepis, to te wszystkie parametry ustawiają się same. My tylko wykonujemy rozkazy pojawiające się na ekranie, dorzucamy składniki i klikamy dalej, a później z tego wychodzi jedzenie. Oczywiście w zdecydowanej większości, bo czasami coś trzeba przełożyć do piekarnika, czasami coś trzeba dosmażyć na patelni, bo i takie przepisy są. W końcu nie chcemy się zbytnio ograniczać. I ludzie też często się z tego śmieją. To ja tyle pieniędzy za garnek będę płacił i później co, piekarnika jeszcze używał? Patelni? To w tym zrobić się nie da, to po co to kupować? I ja takiej argumentacji powiem Wam, że tak naprawdę nie rozumiem, bo przecież każdy z nas ma wiele sprzętów kuchennych i korzysta z nich zamiennie. To nie jest jakiś magiczny wynalazek rodem z uniwersum Harry'ego Pottera, gdzie wrzucamy nasze składniki i później z tego nagle wyskakuje gotowe danie od razu na talerzu. Nie, to jest po prostu urządzenie, bardzo fajne, ale jednak urządzenie, które ma nam po prostu pomóc w tej codziennej pracy i wykonać za nas te najgłupsze czynności, takie jak ciągłe mieszanie z podgrzewaniem, takie jak chociażby wyrabianie ciasta i tak dalej. Ja tak naprawdę uwielbiam gotować zarówno w Thermomixie, jak też w Lidlomixie, ponieważ ja w ten sposób jestem w stanie zaoszczędzić dużo czasu lub zrobić coś przy okazji. Więc ja nie stoję, nie mieszam tego sosu cały czas, tylko ten sos miesza się na przykład sam, a ja jestem w tym czasie w stanie już posprzątać ten cały syf, który robi się przy gotowaniu, po to, żeby po posiłku nie musieć tego robić. To jest też w moim przypadku dbanie o taki komfort psychiczny, bo jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jestem troszkę pedantem, więc musiałbym najpierw posprzątać, dopiero usiadłbym zjeść, no i po prostu to jedzenie zapewne byłoby zimne. Często pojawiają się też takie zarzuty, można powiedzieć, że: o, masz Thermomixa, to nie umiesz gotować. No bo jakbyś umiał gotować, to byś nie kupował garnka za 6000 zł albo za prawie 3000 zł, kiedy mówimy o Lidlomixie. No to po co ci to w ogóle jest? No tak naprawdę musimy się zastanowić. Czy ty, osobo, która oglądasz ten film, czy masz zmywarkę? Jeżeli tak, czy umiesz zmywać? Czy masz odkurzacz? Najlepiej o robota sprzątającego. I czy to oznacza, że nie potrafisz odkurzyć mieszkania? Czy może masz pralkę i to oznacza, że nie umiesz uprać ciuchów? My po prostu chcemy sobie w każdy możliwy sposób ułatwiać życie i tak samo jest w tym przypadku, bo te roboty właśnie ułatwiają te codzienne czynności, dają nam więcej czasu, no i pozwalają gotować w łatwiejszy sposób.
Ale jeżeli ktoś sobie w ogóle nie radzi w kuchni, to jak najbardziej taki robot mu pomoże w codziennym życiu, bo będzie wtedy korzystał z gotowych przepisów, których naprawdę jest ogromna liczba i w ten sposób będzie tworzył powtarzalne, pyszne posiłki, mimo że tak naprawdę nie będzie znał się na gotowaniu. Więc tak, część osób, które mają takie roboty, nie potrafią gotować, ale to zdecydowanie nie są wszyscy. I zanim przejdziemy do samego porównania, to jeszcze ostatni taki argument osób, które są przeciwko tego typu urządzeniom. Mówią one, że żaden szef kuchni, jakiego znam, nie używa Thermomixa. W żadnej restauracji nie ma Thermomixa i od razu Wam powiem, że to jest nieprawda, ponieważ w restauracjach, w cukierniach, w kawiarniach na zapleczu te Thermomixy stoją, służą na przykład do wyrabiania ciasta. Profesjonaliści po prostu korzystają z tych urządzeń w zupełnie inny sposób. Taki laik właśnie głównie odpala gotowe przepisy, żeby w powtarzalny sposób robić sobie jedzenie, a kucharz się tym wyręcza. Właśnie przy wyrabianiu ciasta, przy jakimś mieszaniu z podgrzewaniem, przy takich normalnych czynnościach. Znajomy, który prowadzi restaurację, mówił mi, że on wziął takiego Thermomixa w raty od razu, bo to dla niego jest po prostu oszczędność jednego pracownika, że nie musi mieć dodatkowej osoby, która wykonuje takie głupie, powtarzalne czynności. Z kolei inny znajomy, który jest kucharzem, mówił, że on najchętniej to by wrócił do takiego starego Thermomixa, że powinien być stary Thermomix bez internetu, bez tych przepisów, tylko dla profesjonalistów, który byłby wtedy tańszy albo tak samo wyceniony, ale wytrzymalszy na przykład, bo on nie potrzebuje tych internetów, tych abonamentów, tych przepisów. On właśnie chce po prostu powtarzalności i pomocy przy tych najprostszych czynnościach. No skoro już Wam wytłumaczyłem, o co chodzi z tymi garnkami, kto tego do czego używa, no to pora przejść do porównania, bo takie dwa najpopularniejsze roboty w Polsce to jest oczywiście ten Thermomix od Vorwerka, oryginalny można powiedzieć, no i jego taka kopia bym powiedział, naśladowca, czyli Monsieur Cousin Smart. Mówiąc francuska, ale tak naprawdę każdy to nazywa Lidlomixem, więc będziemy tutaj posługiwać się nazwą Lidlomix. Normalna nazwa będzie na napisie i w opisie, jakbyście chcieli sobie go wyszukać. I oba sprzęty mają bardzo ciekawy model dystrybucji. Lidlomix ma taki bardziej standardowy, bo kupimy go w Lidlu, jeżeli akurat jest rzucony, albo w sklepie internetowym Lidla, jeżeli akurat jest rzucony. Kiedy patrzyłem przed chwilą w sklepie, to na przykład go nie było. I jego cena, w której pojawił się w 2022 roku, to było 2499 zł. Jak chcemy go kupić nie w Lidlu, no to wychodzi drożej, bo dochodzą właśnie różne opłaty od pośredników. Więc to jest ten model bardziej standardowy. Jeżeli chodzi o Thermomixa, no to tutaj już mamy jakiś zupełny absurd, bo to trzeba, nie ma tego w sklepie internetowym, na aukcji, jakiś nigdzie tego nie ma. Dzwoni się do przedstawiciela. On ma obowiązek przyjść do Was i Wam ugotować w tym obiad, pokazać jak to działa i wtedy możecie od niego kupić, jeżeli Wam się spodoba. Ja jestem taką osobą, która w ogóle nie chciała tego Thermomixa, żona mnie 3 lata namawiała i w końcu jak się zdecydowałem, no to po prostu chciałem go kupić. Powiedziałem jak to działa i naprawdę znalezienie przedstawiciela, który by mi to po prostu dał, żeby nie wchodził mi do domu i nie robił mi kotletów po prostu u mnie w domu, bo ja sam sobie chcę ugotować, to była jakaś masakra i tylko połowicznie udało się to zrobić. Ale w końcu udało się tego Thermomixa kupić, tylko ja się pytam, czemu tego nie ma w sklepie internetowym? Czemu nie ma wyboru? Czemu w zachodniej Europie, czemu w USA normalnie przez internet tego Thermomixa da się kupić? Klikam, płacę, zamawiam, przychodzi do mnie i tyle. Jeżeli potrzebuję jakiegoś przedstawiciela, który mi wytłumaczy, to też jest taka opcja. Ale u nas nie. Jakiś obcy typ, a czy nie, sorry, częściej baba. Jakaś obca baba musi Ci wejść do domu i pokazać, jak się gotuje w tym garnku za 6 koła. Fajnie, że jest taka opcja, ale to powinna być tylko opcja, a nie konieczność. Więc mam nadzieję, że ten model, chory model sprzedaży się niedługo zmieni. A jeżeli chodzi o same urządzenia, no to trzeba przyznać, że Thermomix jest zdecydowanie zgrabniejszy, jest mniejszy. I pytanie, czy to jest duża zaleta, czy nie. Moim zdaniem to jest istotne, ponieważ kiedy stawiamy takiego Thermomixa na standardowym blacie 60 cm głębokości, to zostaje nam jeszcze tutaj dużo miejsca, gdzie możemy po prostu sobie gotować. Jeżeli ktoś ma małą kuchnię, jeżeli ktoś ma mały blat, ja nie mam zbyt dużej kuchni i dużego blatu, ponieważ
mieszkam w bloku, no to zdecydowanie to doceni. I z mojej strony jest to różnica z jednej strony estetyczna, bo uważam, że Thermomix jest po prostu zgrabniejszy, ładniejszy, ale jak widać jest to też różnica praktyczna, bo zostaje nam mniej miejsca, kiedy wybierzemy Lidlomixa. Jeżeli chodzi o inne praktyczne rzeczy, to misa. Ta misa, która jest tutaj w Thermomixie, ona ma 2,2 litra pojemności. Ja tutaj wyjmę różne cuda. I taka misa jest fajna, jeżeli jest dwójka młodych albo nie młodych ludzi z jednym dzieckiem. To wtedy taka pojemność jest jak najbardziej ok. Ale jeżeli mamy już dwójkę dzieci, no to robi się tutaj trochę za mało tej pojemności. I tutaj właśnie może być lepszy Lidlomix, bo tutaj mamy misę. Teraz, o, uda się to wyciągnąć. Mamy taką porządną misę, która jest większa. W sumie dwie wyjmę od razu, żeby pokazać. Ona jest sporo większa. 2,2 litra, 3 litry. To jest naprawdę duża różnica, prawie połowę więcej. Więc moim zdaniem, jeżeli ktoś ma dużą rodzinę, jeżeli przygotowuje duże porcje, no to zdecydowanie ten Lidlomix może okazać się na co dzień praktyczniejszy. No i ja mam właśnie takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Thermomixa, to tutaj użytkownik z natury ma być zamożny, skoro kupuje garnek za 6000 zł i z tego powodu Vorwerk wymyślił sobie, że można go po prostu dymać na pieniądze. No bo jeżeli ktoś chce przygotować więcej jedzenia w swoim Thermomixie, to może dokupić przystawkę Thermomix Friend i to jest taka mała przystawka, tam stawiamy właśnie drugie naczynie i już możemy więcej gotować. Są też specjalne przepisy stworzone z myślą właśnie o Thermomix Friend. No i to byłaby fajna opcja, gdyby nie fakt, że ten Thermomix Friend kosztuje 2195 zł. Ponad dwa koła po to, żeby mieć dodatkowy garnek. Oczywiście ja tego nie kupiłem, bo moim zdaniem to jest skrajnie nieopłacalne. Może gdybym miał więcej dzieci i już posiadam tego Thermomixa, to może wtedy w jakiś sposób to warto kupić, ale generalnie wydaje mi się, że to wszystko jest za drogie i to dotyczy nie tylko tego akcesorium, ale też innych, bo mamy przystawkę krojąco-trącą, która kosztuje 800 zł. Mamy też bardziej rozbudowaną osłonę noża, na której można obierać ziemniaki albo inne warzywa, albo robić wiele innych rzeczy. Tu już jest rzecz tania, kosztuje 175 zł, ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy nie dość, że są drogie, to są bardzo trudno dostępne i tak po prostu nie da się ich łatwo kupić. Tego typu różne dodatki są też dostępne do Lidlomixa, ale oczywiście są dużo tańsze, bo też tańsze jest samo urządzenie i moim zdaniem w przypadku Lidlomixa ta cena wydaje się tych dodatków oczywiście znacznie bardziej uzasadniona. A jakby tego było mało, to w Thermomixie, żeby wykorzystać pełnię jego możliwości, trzeba płacić abonament Cookidu, który zawiera mnóstwo przepisów, tych, o których mówiłem, że macie synchronizację ze smartfonem, macie je na urządzeniu, klikacie tylko dalej. Tych przepisów jest bardzo dużo. Jest ich 80 tysięcy, z czego ponad 5 tysięcy jest po polsku. I ja za ten abonament płacę, powiem Wam z chęcią. On nie jest tani, bo kosztuje 200 zł miesięcznie, 199 zł konkretnie. To z abonamentem to oczywiście była pomyłka, 200 zł rocznie, nie 200 zł miesięcznie, aż tyle to nie kosztuje, spokojnie. A w przypadku Lidlomixa przepisy, które tutaj mamy, są dostępne za darmo. Pamiętajmy jednak, że ta baza przepisów w Lidlomixie, chociaż jest darmowa, to jest znacznie uboższa, kilkaset przepisów, ale to pewnie z czasem będzie się zmieniać. Trzeba jednak przyznać, że Thermomix jest nie tylko ładniejszy w mojej opinii oczywiście, ale też jest solidniej wykonany. To jest po prostu jakość. Tutaj do niczego nie mogę się przyczepić. Wszystko jest idealnie spasowane. Nie ma tutaj czegoś takiego, że jakiś element, o który się obciera, coś się zacina. No to po prostu działa. To jest naprawdę fenomenalne. W przypadku Lidlomixa tak niestety nie jest. To jest urządzenie dużo tańsze, a co za tym idzie większe, no i bardziej toporne. Kiedy po prostu sobie w Thermomixie coś na przykład zdejmujemy, no to po prostu to robimy. Tutaj na przykład, żeby to zdjąć, to trzeba się
trochę namęczyć. Jest trochę więcej z tym zabawy. No i widać, że to nie jest ta jakość wykonania, po prostu to nie jest to. No i też zdarzają się różne fuck-upy, na przykład taka uszczelka czasami się podwija. To się niestety zdarza, a w przypadku Thermomixa takich problemów nigdy nie miałem. Z jednej strony to są szczegóły, ale z drugiej strony to jest jakość wykonania, z której Thermomix po prostu słynie, bo ja znam ludzi, którzy mają starsze Thermomixy, jeszcze bez internetu, bez tych nowoczesnych funkcji i te maszyny mają po 10, 15, niekiedy 20 lat i one po prostu działają. Nic się z nimi nie dzieje, a jeżeli po długim czasie już coś się z nimi stanie, to jest bardzo łatwy dostęp do części zamiennych, a w przypadku Lidlomixa jest z tym już różnie i naprawa właśnie tego tańszego urządzenia może być właśnie droższa i bardziej problematyczna. Żeby jednak nie było, że ja się nad tym Lidlomixem znęcam, tak absolutnie nie jest. Muszę przyznać, że w tym Lidlomixie ekran, interfejs, to wszystko jest znacznie bardziej nowoczesne. To po prostu jest przyjemne w odbiorze, z tego miło się korzysta. Ten ekran jest dużo większy niż w Thermomixie, no i generalnie obsługa tego, czy pokrętłem, czy właśnie palcem, to jest sama przyjemność. To po prostu działa, a w przypadku Thermomixa to menu mamy znacznie bardziej toporne. Ekran jest mniejszy, ekran jest też gorszej jakości, no i generalnie nie korzysta się z tego tak miło. Nie ma w tym nic dziwnego, bo Lidlomix to jest urządzenie, które wyszło rok temu, jakiś rok temu właśnie wyszło na rynek, a Thermomixy pojawiają się bardzo rzadko, wychodzą co kilka lat i ten model jest już bliżej końca swojego cyklu życia niż początku, bo przebąkuje się, bo oczywiście nikt oficjalnie nic nie mówi, że nowy Thermomix 7, bo to jest Thermomix 6, pojawi się w 2024 roku. Wtedy zapewne ten ekran będzie lepszy, większy, ale obecnie to wygląda jak wygląda. Jeżeli chodzi o Lidlomixa, to oczywiście rok temu wyszła ta najnowsza generacja, którą testujemy. Starsze Lidlomixy były dostępne znacznie też wcześniej. Zresztą mam jedną z poprzednich wersji. No i tam też ten ekran, ten interfejs nie był tak fajny jak tutaj. Tutaj to po prostu widać, że to jest nowe urządzenie, nad którym pracowano stosunkowo niedawno. Jeżeli chodzi jeszcze o to oprogramowanie, to faktycznie w Thermomixie ono jest prostsze. Ten interfejs jest brzydszy, ale po prostu działa. Nie ma takiej sytuacji, że na przykład coś mnie wyloguje. A tutaj w Lidlomixie to się co jakiś czas dzieje. Na przykład teraz odłączyłem go od prądu, przestawiłem i znowu muszę od nowa logować się na konto. To są takie pierdoły, ale one naprawdę irytują. Różnica też jest, jeżeli chodzi o obroty, no bo właśnie silnik w Lidlomixie niby ma więcej watów, ale tak naprawdę mamy tutaj tylko 5500 obrotów. Silnik w Thermomixie ma mniej mocy, ale mamy aż 10700 obrotów i to jest naprawdę kolosalna różnica. To jest też powód, dla którego na przykład jakieś kremy wykonane w Thermomixie są bardziej kremowe. To jest powód, dla którego Thermomix szybciej tnie na przykład cebulę albo inne warzywa. To też oznacza, że jeżeli będziecie chcieli korzystać z przepisów z Thermomixa, używając Lidlomixa, to po prostu niektóre rzeczy mogą Wam nie wyjść. Bo na przykład moja znajoma miała starszą generację Lidlomixa i mi powiedziała, że weź Dawid mi swoje cookie udostępnij, bo ja bym coś tam zrobiła i później jej to oczywiście nie wyszło. I ona mówi, ale jak to? Przecież było, że nastaw na 4, to ja nastawiałam na 4 obroty na przykład. I inne rzeczy też robiłam tak jak było. Okej, tylko właśnie 4 na 10 obrotów w Thermomixie to nie jest to samo co 4 na 10 obrotów w Lidlomixie. To jest po prostu znaczna różnica. I tak samo jeżeli będziecie ciąć rzeczy, no to żeby dobrze na przykład posiekać warzywa, na Lidlomixie to po prostu zajmie więcej czasu. Kolejna różnica to jest waga i wiele osób mnie wyśmiewało, jak o tym mówiłem, ale moim zdaniem trzeba powiedzieć, bo Thermomix ma bardzo dokładną wagę, co do 1 grama. W przypadku Lidlomixa już tak nie ma, bo ta waga ma dokładność 5 gram. I wiadomo, że w większości przypadków to nie ma znaczenia, czy czegoś damy
12 czy 15 gram na przykład, ale jeżeli na przykład chodzi o bardzo ostre przyprawy i w przepisie jest, żeby dać ich po prostu mało, no to tutaj już każdy gram ma znaczenie, albo jeżeli dajemy jakiś proszek do pieczenia, albo inne rzeczy. I na przykład dla mnie to nie jest ogromny problem, ale moją żonę to niesamowicie irytuje. Ona musi mieć dokładną wagę co do grama, mówi, że to jest ten powód, dla którego ona nie mogłaby mieć Lidlomixa, ani jakiegoś innego tańszego robota, tylko musi mieć Thermomixa. Więc tutaj ponownie sami musicie zobaczyć, czy to dla Was byłaby ogromna wada, czy jednak nie. Na koniec pozostaje cena, no bo Thermomix teraz drożeje i będzie kosztował już jakieś 6 tysięcy złotych. Nie będę podawał dokładnej ceny, bo to się wtedy zdezaktualizuje. Z kolei Lidlomix jest ponad 2 razy tańszy. I pojawia się pytanie, który sprzęt wybrać? Odpowiedź brzmi, oczywiście to zależy. Po tym filmie sami powinniście na to pytanie móc odpowiedzieć. Ale jeżeli ktoś szuka mojej opinii, jeżeli ktoś chce ode mnie usłyszeć, który sprzęt ja bym wziął, to powiem tak, kupiłem tego Thermomixa, bo żona po prostu mi kazała, to była nasza wspólna decyzja i absolutnie nie żałuję. To jest sprzęt z najwyższej półki, który radzi sobie absolutnie świetnie, korzysta się z niego super i skoro wziąłem go na raty, na 36 rat konkretnie, jeszcze ze 4 mi zostały do spłacenia, to nie odczuwam tego ogromnego, jak na urządzenie kuchenne, wydatku i tak naprawdę z tego sprzętu jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o Lidlomixa, to też jest świetny sprzęt. Powiem Wam, że w porównaniu do poprzednich generacji i do innych robotów tanich typu jakiś Hofen, Biedromix, coś tam, no to jest naprawdę niebo a ziemia. Widać, że producent tego sprzętu wzoruje się na Thermomixie, ale robi to w bardzo dobry sposób. I wiadomo, że tutaj też zależy na utrzymaniu niższej ceny, więc ta jakość wykonania jest gorsza. To jest większa kobyła. To jest także gorsza waga, to są mniejsze obroty. To nie jest jakościowo tak dobry sprzęt jak Thermomix, jednak wydaje mi się, że zdecydowanej większości osób on tak po prostu wystarczy. Zwłaszcza jeżeli komuś te gabaryty nie przeszkadzają, komuś zależy na większej misie, jeżeli ktoś nie chce płacić abonamentów. Więc powiem Wam tak, jeżeli chcecie kupić jakiegoś robota, jeżeli macie na to pieniądze, jeżeli chcecie kupić raz, a dobrze, to zdecydowanie kupiłbym Thermomixa. Ale jeżeli nie dysponujecie takimi środkami, albo po prostu nie chcecie ich wydać, ale też liczycie się z tym, że za mniejsze pieniądze po prostu dostaniecie gorszy produkt, bo to nie ukrywajmy, jest po prostu gorszy produkt, no to Lidlomix też będzie ok dla zdecydowanej większości osób. I tak naprawdę to by było tyle. Ja wiem, że w internecie przeczytacie, że Lidlomix jest tak samo dobry jak Thermomix, ale to nieprawda i to nie wynika tak naprawdę z tego, że z tymi urządzeniami coś jest nie tak, bo w swoich klasach one są naprawdę świetne, tylko to wynika z naszej mentalności. Bo my chcemy już wejść na jakiś wyższy poziom, mieć fajne rzeczy, ale chcemy na nie mało wydać. I sami sobie wmawiamy, że smartfon za 600 zł działa tak dobrze jak model za 4000, że używane 15-letnie auto niczym nie różni się od nowego samochodu, że robot za 2,5 tysiąca złotych niczym nie różni się od robota za 6 tysięcy złotych, a jednak te różnice w każdym z tych przypadków są po prostu odczuwalne. Więc tak naprawdę to już było wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu urządzeniach. Może któreś macie, może chcecie opowiedzieć właśnie w komentarzach, jak się Wam z tych sprzętów korzysta. No i co? Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale Odomo. Cześć!